Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Multigość. Ja się nazywam Grzegorz Szkopek. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka, prezes Banku Spółdzielczego Wistula. Witam panią prezes. Witam pana. Witam szanownych państwa. Witam przyszłych wyborców. Dziękuję bardzo za zaproszenie do telewizji. Pani prezes, ja bym chciał najpierw zapytać o sprawę, jak udaje się pani godzić rolę matki trzech synów i prezesa dużego banku i odnosić takie sukcesy. Szanowni państwo, bardzo dumna jestem z moich synów, bo takie tutaj pierwsze jest pytanie i to mnie inspiruje również do działania. Ale trzeba zacząć by trochę wcześniej, bo już dwóch synów jest dorosłych, trzeci uczy się w szkole sportowej. Od zawsze byłam zdeterminowana na pracę, na działania. Tak mnie wychowano i dlatego też skończyłam dobre studia na Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. I od tego też czasu zawsze pracuję i wychowuję dzieci, prowadzę dom. Czyli jestem zaangażowana w kilku miejscach, poza tym również w pracy społecznej, jak także na rzecz rozwoju banku spółdzielczego. Szanowni państwo, nie jest łatwo pogodzić, ale przy współudziale rodziców, męża, udało mi się dobrze wychować synów i również rozwinąć bank spółdzielczy. Zaczynaliśmy od jednej placówki w Czerwińsku, aktualnie mamy 10. Tak też można powiedzieć, że od Czerwińska do Warszawy poprzez Płock, Sochaczew, Bielsk, Iłów i teraz Wiskitki i kilka jeszcze mniejszych punktów kasowych. Rozwinęliśmy bank z 25 milionów sumy bilansowej do 300 milionów obecnie obrotów. Szanowni państwo, moje zaangażowanie i działania na rzecz rozwoju społeczności, bo bank to trzeba wiedzieć, że to ogląd całej gospodarki. A w naszym banku mamy klientów urozmaiconych, staramy się być bankiem nowoczesnym. Od banku tradycyjnego przechodzimy do banku bardziej nowoczesnego. Chcemy sprostać konkurencji, która jest w dużym zakresie obecnie w naszym kraju. Tak też nasi klienci mogą zarówno średni, mały biznes, jak i przedsiębiorcy rolni i detaliczni klienci mogą jak najbardziej obsłużyć się w banku spółdzielczym Wistula. I to jest naszym sukcesem razem z pracownikami. Dla nas człowiek jest najważniejszy i zawsze panuje dobra atmosfera, jak również klienci chwalą nasze placówki. Pani prezes, czy to jest zasadne w ogóle pytanie? Czy można powiedzieć, czy kobietom jest łatwiej czy trudniej niż mężczyznom w biznesie? Czy to nie odgrywa, czy płeć tutaj nie odgrywa w ogóle roli? Czy jednak odgrywa jakąś? Panie redaktorze, to są takie nagłośnienia ostatnich czasów. Ja powiem, że moją poprzedniczką w Czerwińsku była pani dyrektor, kobieta. I ja aż wtedy tak nie myślałam, że to jest duża różnica. Ważne są kompetencje, ważne jest zaangażowanie. Kobiety szefowe są uniwersalne bardziej. Są bardziej zaangażowane, oddane, bardziej ciepła wprowadzają i takiej wrażliwości dla pracowników. Robimy różne wyjazdy integracyjne. Oprócz tej zasadniczej pracy udzielamy się w społeczeństwie, na wszystkich dożynkach. Staramy się być w tych miejscowościach gminnych. Wchodzimy do szkół, zakładamy SKO, spółdzielczą kasę oszczędnościową, wprowadzamy młode pokolenie. Właśnie w młodym pokoleniu jest duża nadzieja i banki spółdzielcze powinny mieć coraz więcej młodych klientów. Mamy przecież połączenia internetowe i możemy wiele zabezpieczyć mobilne ostatnio, więc wszystkie karty dostępne, więc możemy, jesteśmy jak najbardziej również dla młodego pokolenia. Także to nie powinno mieć takiego aż znaczenia, ale tak się o tym mówi i nagłaśnia. Poza tym na pewno jest trudniej kobiecie, szefowi, gdyż to więcej mężczyźni uważają się, że są predysponowani do stanowisk kierowniczych.
I także jest coś trochę w tym, że kobiecie jest trudniej, musi się więcej uczyć, więcej przygotowywać, więcej być kompetentna. Mężczyźni z samego siebie uważają, że już są szefami. Pani prezes, startuje Pani w wyborach samorządowych do sejmików województwa mazowieckiego. Okręg jest dość duży. Czym chce Pani przekonać do siebie wyborców? Szanowni Państwo, drodzy wyborcy samorządowi, w 2014 roku my mamy okręg numer 4, jest to tak zwany Płocko-Ciechanowski. Jest 11 powiatów i faktycznie, panie redaktorze, dość trudno we wszystkich powiatach zaistnieć w tak niedługim czasie. No ja powiem, że jak najbardziej liczę na naszych klientów, których mamy dużo, kilka tysięcy. Liczę również na bankowców z tych 11 powiatów, że również będą mieli na uwadze bankowca, kobietę, koleżankę. Także bardzo w tym kierunku jestem skłonna mieć tą nadzieję. Ale również powiem, że w tym czasie uczestniczę w wielu spotkaniach i we wszystkich, które mi pozwoli czas, to będę obecna. W szczególności mam tutaj na myśli spotkania z klientami, które już niedawno zorganizowaliśmy też jedno w Płocku, jak również inne spotkania związane z wyborami. Pani prezes, jeśli udałoby się zdobyć mandat radnej wojewódzkiej, jakie byłyby Pani priorytety podczas pracy w Sejmiku Samorządowym Województwa Mazowieckiego? Panie redaktorze, szanowni wyborcy, powiem tak, że jestem kobietą otwartą, innowacyjną, kreatywną, więc będę tego zdania, że trzeba rozwijać nasz region, trzeba dbać i zabiegać o jak najwięcej środków unijnych, które są obiecane na lata 2014-2020. Będę za zrównoważonym rozwojem województwa mazowieckiego, właściwie tej części północno-zachodniej, gdzie startuję do wyborów. Będę zaangażowana w tym, aby było coraz więcej dobrych dróg, lepszych szpitali, szkolnictwo, żeby nam się poprawiało. Również musimy pamiętać o zabytkach. Wszystkie kościoły, które mamy na terenie, powinny być ciągle zadbane, żeby były jak najlepszą naszą wizytówką. Poza tym no pozostałe zabytki też. O infrastrukturę kolejową, internetową. To są kwestie, które bym chciała mieć na uwadze. Poza tym miejsca pracy dla młodszego pokolenia. Następnie potrzebne nam są jak najbardziej szerokie rynki zbytu dla tych produktów, które w Polsce posiadamy. Tutaj warto sięgnąć po rynki azjatyckie, arabskie. Ekologia będzie również przedmiotem mojego dbania o rozwój. Również powiem, że będzie bardzo istotna rodzina. Rodzina jest naszą podstawą i duże rodziny będą miały kartę dużej rodziny. Wszystko, co będzie się działo, jestem zawsze otwarta i szybko reaguję na potrzeby społeczeństwa, co jest świadectwem naszego bycia i relacji dobrych z klientami. Dlatego też uważam, że sprostam temu zadaniu i szanowni wyborcy, bardzo proszę o pójście do wyborów tego dnia. Startuję z listy numer 1. Na tej liście jestem numer 13. I zielona koniczynka myślę, że będzie również dla mnie szczęśliwa. Dziękuję bardzo. Pani bardzo serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była pani Jolanta Grażyna Łukasiak-Malicka, prezes Banku Spółdzielczego Wistula. Dziękuję państwu serdecznie.